Od 30 września w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury można oglądać najnowszą superprodukcję Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska. Film ten jest pierwszą polską pełnometrażową produkcją zrealizowaną w technologii 3D. W obsadzie można zobaczyć same gwiazdy rodzimej sceny: Borysa Szyca, Nataszę Urbańską czy też Daniela Olubryckiego, który w filmie wciela się w postać marszałka Józefa Piłsudskiego. 1920 Bitwa Warszawska to epicka opowieść z wątkiem miłosnym, rozgrywająca się na tle wojny polsko-bolszewickiej. Byłam zaskoczona, szczerze powiedziawszy. Film akcji, trochę romantyzmu. No ja jako dziewczyna odebrałam bardzo pozytywnie. Jestem bardzo zadowolona, także moje odczucia są bardzo w porządku, tak. Ponad 1000 osób do tej pory oglądnęło, przy czym faktycznie największą frekwencję robią szkoły i bardzo mnie to cieszy, że nauczyciele jednak chcą pokazać, co znaczyły tamte czasy, czym się charakteryzowały, bo jest to jakoś odkryty w tej chwili temat. O filmie tuż po premierze można powiedzieć, że z pewnością będzie jednym z najchętniej zarówno oglądanych, jak i komentowanych, bo oprócz głosów zadowolenia nie brak też tych krytycznych. Ocena jest filmu różna. No pewnie każdy ma swoje oczekiwania, a spełnić oczekiwania do końca, no to chyba nie jest się w stanie, więc uważam, że można pogratulować reżyserowi za ten film. Film 1920 Bitwa Warszawska będzie można oglądać w Limanowej do 20 października. Grzegorz Szpak, TV28.